Hej, z tej strony Jules i czas na line-upy do Fate. Szybciutko was zapraszam na moje streamki, od teraz na Discordzie jest kanał, gdzie możecie zobaczyć plan live'ów na dany tydzień. Jeżeli chodzi o te line-upy, to będziemy robić na takiej samej zasadzie jak kiedyś z Saferem czy Killjoy, czyli po prostu jedna mapa na odcinek, że jak ktoś sobie będzie szukać, to żeby po prostu wiedział, okej, tutaj znajdę line-upy do binda, bo potrzebuję do binda. Ale słuchajcie, jeśli pod tym filmikiem dobijecie co najmniej 150 łapek w górę, to postaram się do was ogarnąć kolejny odcinek jak najszybciej. Zostawcie sobie, jeśli jesteście nowi, jakiś komentarz choćby dla zasięgu. Dobra, nie przedłużam już, czas zacząć. Więc w pierwszym odcinku jest mapa Bind i zacznijmy od line-upów na atak. Jednak chcę wspomnieć, że nie zawsze musicie znać dokładnego line-upa, żeby zadziałał, bo to oczko Fate można w każdej chwili zatrzymać, ale z doświadczenia widzę, że lepiej jednak znać i wiedzieć, gdzie w ogóle rzucać, bo czasami rzucicie trochę za daleko, rzucając na oko i nie wykryje tak, jak powinno wykryć, po prostu nie traficie i tak dalej, a jednak to, czy traficie tym oczkiem, czy nie, może serio zaważyć o wadze waszej rundy, a nawet może i meczu. Dobra, pierwszy line-up będzie na bitkę na A. Stajcie sobie tutaj przy tym boksie, mierzycie dokładnie w ten punkt i w skoku rzucacie. Ląduje to w tym miejscu, na takim powiedzmy dachu i wykrywa wszystko dookoła. Drugi line-up na A będzie z łazienek. Stajecie przy tym dywanie, mierzycie w te tekstury i w skoku rzucacie. Ląduje on tutaj i wykrywa ładnie łazienki na blisko i trochę sajtu. Jeśli za to bronicie pospęd na A, to polecam się ustawić najlepiej na szorcie i rzucić oczko w te oto miejsce. Po prostu rzucacie przed siebie i kiedy zobaczycie, że ta ikonka jest już u góry, to jeszcze raz używacie skill i wam ładnie pokażę przeciwników. Side B. Fajnie jest zobaczyć, czy jakiś operator nie pikuje i mam dla was na to line-upa. Stańcie sobie na tej fontannie w tym miejscu, wymierzcie w róg tego dachu i w rozbiegu, w skoku, jeszcze będąc na tej fontannie, rzućcie. Wykryję wam ładnie longa i garden. Jeśli za to chcecie rzucić line-upa w side z longa, to ustawiacie się tutaj w rogu, wymierzcie tak jak ja w ten oto punkt i w rozbiegu, w skoku rzućcie. Wyląduje on tutaj i wykryje wam ponownie bardzo dużo. Dobra, ale powiedzmy, że chcecie iść na hookę, to polecam wam stanąć w tym miejscu, mierzyć w ten punkt, co ja, zrobić krok w tył i w rozbiegu rzucić oczko. Wyląduje on na tym boksie, dzięki czemu wykryje wam dosłownie całą hookę, włącznie z tym zza boksa. Jeśli chcecie rzucić oczko w side z hooki, to zróbcie to od tego malunku na ścianie. No tak prawie, że z hooki to jest, bardziej z shorta B. Mierzycie dokładnie tak jak ja w rozbiegu, gdzie biegniecie aż do tego boksa i w skoku rzucacie. Ląduje on tutaj, wykrywa również bardzo ładnie side. Dobra, czas na obronę i retake'i. Zacznijmy od side'u A i wykrycia całego shorta na daleko. Polecam tego line-upa rzucać, kiedy przeciwnicy nie puszują, bo jeśli puszują, to niewiele wam to da. Tak czy inaczej, ustawiacie się tutaj w kącie, celujecie w róg tego dachu i w rozbiegu skoku rzucacie w momencie, kiedy dojdziecie do tych takich linii napięcia. Ląduje on na tym blisku i wykrywa całego shorta na daleko. Jeśli za to chcecie shorta na blisko zobaczyć, to ustawcie się od tego czegoś na ziemi. Mierzcie tak jak ja i znowu w rozbiegu i skoku rzućcie. Oczko ląduje tutaj i widzi wszystko. Wykrywa short oraz jeśli już będą w sajcie, więc naprawdę dużo fragów potrafi dzięki temu wpaść. Do łazienek za to możecie rzucić stąd. Ustawiacie się, celujecie, rzucacie w skoku i ląduje prosto w łazienkach. Jeśli za to retake'ujecie a side, to rzućcie line-upa po prostu na ten dach. Możecie na spokojnie na oko rzucić i traficie. Wykrywa to drewno, shorta, side, lampy na blisko. Naprawdę, ale to naprawdę wiele. Możecie go tak naprawdę naprzemiennie używać z tym line-upem pod shorta po ataku, tylko że ten bardziej wykrywa side po prostu. Dobra, czas na side B. Jeśli chcecie sprawdzić longa na blisko, uwaga, nie wykrywa na daleko, to stańcie tutaj w rogu, wymieście w róg tego dachu i w skoku rzućcie. Bardzo ładnie wam wykryje przeciwników, którzy szykują się do ataku. Niestety z tym oczkiem jest taki problem, że tak w sumie za bardzo daleko nie leci, więc takie line-upy na dalsze odległości są cięższe, dlatego tutaj wam pokazuję takiego bardziej na blisko, na longa. Jeśli za to chcecie sprawdzić hookę, to nie musicie jakoś specjalnie się ustawiać, po prostu rzućcie to oczko tak, żeby wylądowało na tym boksie. Jest to serio banalne, wykryje wam praktycznie całą hookę. Dobra, dobra, ale co w przypadku retake'u? A nic bardziej prostszego. Stajecie przy tej ciemnej przestrzeni, mierzycie w ten oto punkcik i lekko przesuwacie celownik w lewo i w skoku rzucacie. Ląduje to tutaj, dzięki czemu wykrywa wam większość sajta. I to tyle z line-upów na bindzie, z których sam korzystam. Wbijajcie na streamki, zostawcie łapę w górę, suba, jeśli jesteście nowi, jakiś komentarz choćby dla zasięgu. Dzięki za oglądanie. Cześć!